dziękuję za gratulacje na początku. No, cieszymy się z tego, że wygraliśmy, bo był to trudny mecz pod względem takim mentalnym. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Ciężko się trenowało z jednym rozgrywającym, ta cała sytuacja, która wydarzyła się w Bielsku, no, na pewno tkwiła w naszych głowach, ale musimy zostawić to za sobą i starać znaleźć rozwiązanie na te kolejne spotkania, na kolejne treningi. Jak podsumuję ten mecz? Na pewno mecz walki, na pewno mecz charakteru. Postawiliśmy na zagrywkę. Dobrze weszli zmiennicy dzisiaj, trzeba naprawdę pochwalić, bo Moritz kapitalną zrobił robotę i też trzeba mu oddać, że grał po przerwie. W Bielsku pojawił się już, ale to wiemy wszyscy, nie ma co analizować tamtego meczu. Zagrał tam, ale tak naprawdę dzisiaj wniósł wiele w zagrywce. Karol Butryn na zagrywce świetnie, no i Szymon Jakubiszak, który zmienił Matiego, czapki z głów. Chcieliśmy powalczyć z Olsztynem i naprawdę staraliśmy się ugrać chociaż tego drugiego seta. Niestety to się nie udało. Dobrze zagrywali zdecydowanie i to naprawdę ta zagrywka nam wchodziła. Rzeczywiście mogliśmy postarać się o ten jeden punkt, chociaż w tiebreaku nie wiadomo jakby to wyszło, ale brawo dla nich, bo rzeczywiście pokazali się z dobrej strony i pokazali nasze słabości po prostu. Cóż mogę powiedzieć, no, tak jak pan powiedział, mało który zespół mógłby stoczyć równą bitwę z tak zagrywającym Olsztynem. My chcieliśmy, próbowaliśmy, ten rotował składem. Niestety, no, nie. To nie był nasz dzień zdecydowanie i nie jest tak, nie zgodzę się właśnie to, co pan sugerował, może nie oczywiście, ale nie zlekceważyliśmy tego Olsztyna. Nawet bez Tuanigi to jest bardzo groźny zespół. I Karol Jankiewicz dzisiaj pokazał bardzo dobrą grę po prostu. Dokładnie tak. No, Karol dzisiaj zagrał super spotkanie. Myślę, że zastąpił godnie Josha i grał naprawdę fajną siatkówkę. Cieszymy się bardzo z tych trzech punktów, bo naprawdę one są bardzo ważne. Wiedzieliśmy, że zespół z Nysy gra dobrą siatkówkę, ale my u siebie też gramy bardzo dobrze. Nie było to dzisiaj moje najlepsze spotkanie. Cieszę się, że też wszedł Moritz i zagrał super. Bo tak mamy skonstruowany zespół, że jak jednemu nie idzie, to po prostu drugi wejdzie i pociągnie. Dzisiaj się udało zrobić kilka zmian, bo i mi, i Mateuszowi nie szło. Wszedł Szymon, wszedł Karol. Super robota.